Witam wszystkich. Obiecałem pokazać, jak się rozwala łożysko kulkowe, bo po jednym z ostatnich filmów na temat rolki kabłąka wykonanej z pierścienia wewnętrznego łożyska było trochę różnych komentarzy i problemów właśnie, jak to łożysko rozebrać. Więc łożyska występują w różnych formach. Tutaj mamy łożysko niekryte. Je bardzo prosto rozwalić, po prostu wbijamy jakiś szpikulec typu na przykład pręt stalowy, czy tam jakaś igła, czy gwóźdź w ten element tutaj, gdzie kulki są, w ten koszyczek i rozsuwamy go. Po prostu wyciągniemy, kilka razy nakłuwamy, on gdzieś nam się odkształci i wyciągamy ten koszyczek. On jest tutaj pokazany w tym wypadku. Tu mamy resztki koszyczka, który trzymał kulki. Tutaj to łożysko było kryte i tu są te dwie flansze metalowe, które osłaniały kosz i kulki, a zabezpieczone były między innymi takim pierścieniem z drutu. Więc to też również można za pomocą szpikulca albo cienkiej igły ten pierścień wydostać i później próbować wkrętakiem lub gwoździkiem małym wypunktować te flansze, żeby one skrzywiły się, wyszły poza obręb tego łożyska i wtedy można je łatwo wyciągnąć. Również ten cały koszyczek też parę razy stukniemy właśnie jakimś gwoździem i on się odkształci, oderwie od tych kulek i będziemy mogli go wyciągnąć. I po wyciągnięciu koszyczka otrzymujemy nasz piękny pierścień wewnętrzny z rowkiem oczywiście, który pasuje nam do mikro łożyska kulkowego. I tak oto mamy zapakowane łożysko kulkowe z pierścieniem. Gdzie to kurcze uciekło? Zawsze tak jest, że w czasie nagrywania filmu nam ucieka. No i tutaj jest pokazane, jak to pięknie wygląda. Jest roweczek. Trzeba troszeczkę mocniej wcisnąć to łożysko, żeby nam wskoczyło do środka. I potem montujemy w kołowrotku. Z tym, że dobieramy oczywiście w ten sposób szerokość tego łożyska, żeby była odpowiednia do szerokości rolki w kabłąku. Zbyt wąskie łożysko nie będzie się nadawało, musi być odpowiednia szerokość tego łożyska. Czyli ważna jest wewnętrzna średnica pierścienia, żeby nam weszło do środka łożysko i ta właśnie szerokość tego pierścienia, żeby odpowiednio nam pasowała w kołowrotku. Zaraz pokażę, jak to wygląda w kołowrotku na przykład Shimano NexSafe. Tak to wygląda. Mamy rolkę Shimano NexSafe i tyle. Generalnie Shimaniaki bardzo fajnie się sprawują, jeśli chodzi o te rolki kabłąka. Bardzo łatwo jest je tam umiejscowić. Także jak ktoś użytkuje Shimaniaka jakiegoś, to dość prosty sposób można to właśnie zrobić. Tylko musimy przez odpowiednią regulację podkładkami dystansowymi uzyskać tak, żeby ta rolka była idealnie na środeczku, tak żeby nie tworzyły się szczeliny po bokach tego tutaj pierścienia. Tu już mamy łożysko w ten pierścień załadowane. Tak to wygląda. Pierścień jest dosyć gruby, rowek jest bardzo fajny. No i śmiga, że hej. I to by było na tyle.